Zakład Usług Komunalnych ogłosił niedawno już drugi przetarg na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ulicy Armii Krajowej do Alei Kociewskiej. Niestety i tym razem nie udało się wyłonić wykonawcy. Wszystko rozbiło się o pieniądze. Miasto miało na ten cel 400 tysięcy, a jedyny oferent zaproponował 650. To oznacza opóźnienia w wykonaniu zadania. Tak, już mieliśmy dwa otwarcia przetargu, jeżeli chodzi o budowę drogi rowerowej na ulicy Żwirki. To jest ten odcinek od Armii Krajowej do Alei Kociewskiej. Niestety w obu tych przetargach tylko jeden wykonawca uczestniczył. No i niestety te kwoty były o wiele większe, aniżeli to, co jako urząd zaplanowaliśmy. Teraz będzie trwała analiza jeszcze raz tej dokumentacji. Możliwe, że drobne zmiany w niej nastąpią, plus będzie zaktualizowany kosztorys finansowy. Czy uda się jeszcze raz ogłosić w tym roku, czy dopiero w przyszłym roku? Trudno powiedzieć na ten moment. No, na pewno to zadanie nie zniknie. Ono jest ważne. To jest w pewnym sensie takie domknięcie tych dróg rowerowych na Słostrzygach, połączenie w pół całego osiedla, więc jest to na pewno potrzebne i do tego wrócimy. Inwestycja jest bardzo potrzebna, bo domknie sieć dróg rowerowych w rejonie największego tczewskiego osiedla. Pozwoli również miłośnikom dwóch kółek na bezpieczne poruszanie się po jednej z bardziej ruchliwych ulic w tej części miasta.